Dzień dobry wszystkim, darmowa reklama. Kurde, patrzcie co się dzieje. Normalnie pierwszy przymrozek tej jesieni i taka information z nocy minus 4,5 było pod ptakami tam. Bo tam mam czujnik, ale myślę, że tutaj koło minus 5. Tak więc pokazujemy w dalszym ciągu banany mrozoodporne. po tym przymrozku gwarantuję wam, że za 2-3 dni to już tych liści raczej nie będzie. Ale to pewnie nagram w kolejnym odcinku, takie doświadczenia wam pokażę. Potem przyjdziemy jeszcze do palmy. Zobaczcie, jak ładnie. Jeszcze nawet daszku nie zrobiłem, juce, roztrata. Palma tam, nawet nie okrywałem, bo takie parę godzin po minus 4-5 stopni to nic się nie stanie. Itinerans India Forum. Co ciekawe, nie rozsadziło jeszcze pni, ale testy trwają. Cholera, zapomniałem. Cholera. O Waszyngtonie, minus 5 dostała. Ciekawe, czy nie dostanie po liściach. Ale myślę, że nie. Wyjdzie to za parę dni. Alokazję wykopać? Nie, jeszcze. Poczekam. Stalewiak robi testy. Musi robić testy, żeby inni potem nie tracili roślin. O, zobaczcie, kurde. Jedna noc i tak wam powiem. Uhuhu. Trochę tu było. Ale chyba mam termometr w szklarni tej. O, eukaliptus guni. Nic mu nie będzie. O, proszę ja was. No, potłukę jeszcze. Co tu się dzieje? Wow, minus 6, prawie minus 7 stopni. No, nieźle. Idziemy zobaczyć jeszcze Musa Basio. Figi. No. Ale najlepsze jest to, że już od kolejna noc już cieplejsza, potem już na plusie, nie? Takie zimy mamy. Znaczy jesień, taką jesień teraz. No, Basio. Co wam się stało? Wczoraj ziemi jeszcze trochę dosypałem. Także tu już jest po liściach, ale kurde, że minus 6 stopni. Tylko, że to nie jest właśnie ten mróz długotrwały. A jak nie jest długotrwały, to tam chwilowo nawet nie rozsadzi tych pni. Kurde, takie fajne figi by były jeszcze. No ale niestety to wszystko nie dojrzało. I nie dojrzeje już, bo po tych przymrozkach to raczej te figi oblecą. Idziemy do palmy zobaczyć. Aż trzeszczy trochę. Holender trochę się martwi tymi palmami. Zalewiak, coś ty zrobił. Nie no, robi testy, nie? Kurczę, patrzcie. Trochę karpusik. Liście paulowni jeszcze tutaj. Trochę karpusik. Jak pięknie wygląda. Nic mu nie jest tam. On tam minus 10, myślę, że... Zresztą takie krótkotrwałe, przypominam. To nic się nie stanie. Spokojnie. O, poszły gołębie. Zobaczcie, jakie ładne listki. Środkowy. Wszystko gites. Oczywiście, kto jak ktoś nowy na kanale o uprawie tych roślin, wszystko znajdziecie na tym kanale oczywiście. Nie ma innej opcji. O, juka, rej, roztrata. Muszę zrobić w końcu ten daszek. No, a reszta w szklarni. Tam o, sobie czeka. Właśnie idę, bo muszę dołożyć do pieca. Sikkimensis jeszcze tutaj. Ale zimno w łapę. Dobra, to byłoby na tyle. Taki chyba raport z ogródka poranny, że tak powiem. Zapraszam oczywiście do grupy. Wszystko jak zwykle pod opisem filmu, jak szukacie, czy sadzonek i tak dalej. Trzymajcie się.